ma sportowe świry. Jesteśmy na hali sportowej przy Szkole Podstawowej Białej Piski, gdzie już trwają rozgrywki. W ramach drugiego turnieju piłki siatkowej kobiet gramy dla WOŚP. Walka toczy się o puchar burmistrza Białej Piskiej, jednak prawdziwymi zwycięzcami są laryngologia, otolaryngologia i diagnostyka głowy. Zawodnicy na boisku siódme poty wylewają, aby wesprzeć cel 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zobaczcie, jak im poszło. Spotykamy się na turnieju charytatywnym, gdzie wszyscy gramy dla WOŚP. Ale walka toczy się również o puchar burmistrza gminy Biała Piska. Czy pani jako gospodarz gminy cieszy się z frekwencji zgłoszonych do turnieju drużyn? Oczywiście, zwłaszcza, że jest to drugi turniej piłki siatkowej w kategorii oczywiście kobiety. W tamtym roku był rozegrany pierwszy. Ale z uwagi też na frekwencję w tym roku, w tak trudnym okresie, kiedy mamy koronawirusa i mamy dodatkowe drużyny spoza nawet powiatu piskiego, jak najbardziej jest duża radość. Czego mogłaby pani życzyć uczestnikom dzisiejszych zawodów? Najchętniej, żeby każdy wygrał, jednakże tego życzyć każdemu nie można, ale myślę, że bez względu na to, każdy wygrywa, bo gramy dzisiaj dla WOŚP, także ja dziękuję bardzo zawodnikom, że zechcieli dzisiaj uczestniczyć w dzisiejszej imprezie. Jutro będziemy mieli w kategorii męskiej, także życzę zarówno dzisiaj drużynom, jak i jutro wygrane i dużo, dużo satysfakcji z pomocy. Dziękujemy bardzo. Michania, szefowa sztabu 5637 z Białej Piskiej. I pierwsze najważniejsze pytanie, jakie kierujemy. Jesteśmy na pierwszym z wydarzeń sportowych. Czy uważa pani, że organizowanie wydarzeń towarzyszących jest dobrym pomysłem wspierającym tę oryginalną zbiórkę do puszki tekturowej w dniu finału? Oczywiście uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, bo my jesteśmy sztabem w małej gminie i żeby pobić rekordy, to musimy trochę popracować. A poza tym wydarzenia sportowe, wydarzenia towarzyszące finałowi traktujemy jako rozgrzewkę przed 29. finałem i w zasadzie do 15. ruszyliśmy, a już czujemy się rozgrzani do czerwoności. Dziękujemy. Adam, zastępca sztabu 5637 w Białej Piski. Powiedz nam, Adamie, dzisiejsze rozgrywki toczą się przy pustych trybunach ze względu na panującą pandemię. Jaka twoim zdaniem jest atmosfera na sali? Atmosfera jest gorąca. Nasze serca wszystkie biją dla Wielkiej Orkiestry Świętej Pomocy i będą bić nadal. Cały czas. Widziałam, że uważnie śledził pan zmagania na boisku. Czy ma pan swojego faworyta wśród występujących drużyn? Faworytem dzisiejszego turnieju to są wszystkie panie, które grają. Gdyż wszyscy mamy jeden wspólny cel, gramy dla WOŚP. Czy uważa pan, że drużyny dobrze przygotowały się fizycznie i technicznie do dzisiejszych zawodów? Z tego co obserwuję, to naprawdę wkładają całe serce i są naprawdę dobrze przygotowane. Widocznie musiały w tej naszej trudnej sytuacji sporo trenować. Jest z nami Rafał, główny sędzia dzisiejszych rozgrywek.
Powiedz nam, Rafale, czy przez to, że jesteśmy na turnieju charytatywnym, patrzysz na błędy zawodników łagodniejszym okiem, czy jesteś bezlitosnym arbitrem? Nie muszę przyjmować takiej poprzeczki, ponieważ uważam, że te dziewczyny, które dzisiaj tutaj do nas i przyjechały, i te dziewczyny, które są tutaj u nas w Białej Piskiej, one prezentują taki poziom, gdzie ja tej poprzeczki jako sędzia, jeśli chodzi o błędy techniczne, zdecydowanie obniżać nie muszę. Dlatego one naprawdę tutaj stworzyły taki poziom, gdzie spokojnie można sobie tą poprzeczkę trzymać na optymalnym poziomie, co oczywiście skutkuje tym, że ten poziom jest naprawdę całkiem fajny. No. Wyniki końcowe drugiego turnieju piłki siatkowej kobiet pod hasłem Gramy dla WOŚP przedstawiają się następująco. Na miejscu piątym Ale Babki z Białej Piskiej, na miejscu czwartym Boski Team, również z Białej Piskiej, miejsce trzecie Drużyna z Grajewa, miejsce drugie Kociary z Pisza, a na miejscu pierwszym Promilki, również z Pisza, które obroniły tytuł sprzed roku. W mgnieniu oka przenieśliśmy się na drugi dzień sportowych zmagań o Puchar Burmistrza Białej Piskiej. Dziś o złoto zawalczą panowie w ramach pierwszego w historii sztabu 56-37 turnieju piłki siatkowej mężczyzn, zorganizowanego, aby wesprzeć 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białej Piskiej. Przenieśmy się na parkiet i zobaczmy, jaka panuje tam atmosfera. Na turnieju charytatywnym. Czy w związku z tym przyjechaliście tutaj dobrze się bawić i wesprzeć cel 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy też sięgacie po złoto? No, najważniejsze jest zabawa. Wiadomo, chodzi tutaj o cele charytatywne. Przyjechaliśmy jak najbardziej się bawić, wpłacić pieniążki. Wiadomo, na szczytne cele. No i dobrze się bawić. Jeżeli będzie finał, to będzie finał i będziemy zadowoleni. A jeżeli nie, cieszymy się, że jesteśmy i mogliśmy wspomóc tutaj. Super, trzymamy kciuki. Jesteśmy teraz w bardzo trudnym czasie dla naszego kraju i też dla całego świata. Jak jako drużyna czujecie się przygotowani? Mieliście okazję troszeczkę potrenować przed turniejem, czy na gorąco? Znaczy tak, no jesteśmy z Pisza, tak, mamy tam raz na tydzień spotykamy się, gramy sobie luźną taką gierkę i po prostu no, taką stałą ekipą staramy się jeździć na takie turnieje, grać i dobrze się bawić, przede wszystkim dobrze się bawić. Super, a jaka atmosfera panuje na boisku, mimo że gracie przy pustych trybunach, niestety? Właśnie o to chodzi, no przy pustych trybunach, ale jak to się mówi, nie wszyscy grają, więc drużyny też siedzą na trybunach, które nie grają i kibicują nam, czy też przeciwnikom. Super, dziękujemy bardzo. Na turnieju charytatywnym. Czy wy, jako drużyna prosto z Olsztyna, przyjechaliście tutaj świetnie się bawić i wspomóc cel 29. finału Wielkiej Orkiestry? Czy też nie macie litości dla przeciwników i sięgacie po złoto? Powiem tak, no, przyjechaliśmy świetnie się bawić, wspomóc Wielką Orkiestrę, no, ale jednocześnie chcemy też wygrać z każdym, czyli sięgamy po złoto, mam nadzieję. Super, trzymam kciuki, dziękuję bardzo. Ze względu na sytuację panującą w kraju, niestety rozgrywki muszą odbyć się przy pustych trybunach. Jaka mimo to panuje atmosfera na sali? Zabawa jest świetna, mimo że nie ma komu kibicować, bo nie można, tak?
ale świetnie się bawimy, bo wiadomo, o co gramy, tak? Dla kogo gramy i to jest chyba najważniejsze, tak? Każdy czekał na takie rozgrywki, tym bardziej, że wszyscy siedzimy w domu, więc atmosfera jest świetna, nie? Dzięki. Końcowa klasyfikacja pierwszego turnieju piłki siatkowej mężczyzn Gramy dla WOŚP przedstawia się następująco. Na miejscu siódmym Gold Team Wąsosz. Miejsce szóste drużyna Szczuczyn. Miejsce piąte Derby Biała Piska. Miejsce czwarte Legends Olsztyn. A na podium stanęli: na miejscu trzecim Woli Pisz, na miejscu drugim Impact Żuromin, a miejsce pierwsze zajęła 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana.
Ciepło i jakie je wiatr. Zimno jest.
zaskoczenia. Przechodzi dreszcz, jest od nie przeznaczenia. Czarny kot wychodzi z zaskoczenia. Przechodzi dreszcz, jest od nie przeznaczenia. Czarny kot, a na nim klej. Przeżować drogi, uciekam, by w ślepia nie patrzeć mu. Zapada smrok i ciągle mnie się śni. Czarny raz złość przebiega znowu mnie. Wychodzi z zaskoczenia, przechodzi dreszcz. Jest od nie przeznaczenia. Czarny kot wychodzi z zaskoczenia. Przechodzi dreszcz. Jest od nie przeznaczenia. Czarny kot, a na nim klesz. We'll be right back.
żywym świadkiem. We mnie czarna płynie krew. Na transfuzję mnie dziś nie stać. Własne myśli muszę zebrać. Potrzebuję ten. Czwarta, zero, pięć. Leną mnie brakuje coraz mniej. Zapotrzebowań składam więc na całkiem sporo coraz więcej. Czwarta, zero, pięć. Leną mnie brakuje coraz mniej. Zapotrzebowań składam więc na całkiem sporo coraz więcej. A ja za potrzebą panie składam. Biorę kredyt i zamawiam. Empiryczny człowiek we mnie tkwi. Czwarta, zero, pięć. Tlenu mnie brakuje coraz mniej. Za potrzebą pań składam więc na całkiem sporo coraz więcej. Czwarta, zero, pięć. Tlenu mnie brakuje coraz mniej. Za potrzebą pań składam więc całkiem sporo, coraz więcej. We'll be right back.
jestem tobą rozczarowany. Nie dojrzałaś, aby sprostać wymaganiom mym. Cztery papierosy, może łyk kawy. Jestem już gotowy. Jak mówiłem, tak i postanowiłem. Wyjeżdżam, może w końcu znajdę ją w gryzecie. Poczuję kwaśny smak twoich ust. Czekam życiu wiele, by zobaczyć cię. Na górę świata Santa Monica 66. Opętany dymą psychodeliczny, ekscentryczny jest tacy jak my. Niebo hamowany oraz monopoliczny, awanor kwaśny w diabłe. Opętany dymą psychodeliczny, ekscentryczny jest tacy jak my. Niebo hamowany oraz monopoliczny, awanor kwaśny w diabłe. Zabija mnie. Au!
całkiem poważne, kiedy każesz stać. Nie lubię, gdy ktoś mi mówi, co mam robić. Totalnie czuję się źle, nie mam wpływu na to, co ze mną będzie. I czego tak naprawdę chcesz? Skażona krew, nieuleczalnie chory. Skażona krew, zabija teraz mnie. Skażona krew, zjeżdżam na boczne tory. Skażona krew, zabija mnie. Jesteśmy tuż po koncercie zespołu Psychical. Jest z nami Emil, perkusista. Emilu, dlaczego gracie dla WOŚP? Gramy, ponieważ warto pomagać, dlatego że każdy z nas kiedyś będzie potrzebował pomocy i myślę, że warto pomagać. Wasz koncert odbył się w trybie online. Jakie emocje towarzyszyły wam podczas tego występu? Czy był to pierwszy wasz występ tego rodzaju? Tak, to był pierwszy występ. Było trochę dziwnie, ale wczuliśmy się w atmosferę i myślimy, że przed komputerami ludzie się wszyscy bardzo dobrze bawili. Już po raz drugi spotykamy się na finale organizowanym przez sztab 5637. Czy możemy spodziewać się również was w przyszłym roku? Oczywiście, naturalnie. My jesteśmy otwarci na pomaganie, szczególnie dla dzieci. Także siema! Jojojo, bdubej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A jojojo, bdubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada tak pyla i buja w obłokach. A jojojo, bdubej, gdzie zjawi się tam każda, za nim się ogląda. Thank you.
ja w Dubaj. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja w Dubaj. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i buja w obłokach. Ja w Dubaj. Gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Pomagać, ani się tym spinać. Wychodź z domu, załóż buty, weź monetę, wrzuć do puchy. Sami dzieciom pomożemy, niepotrzebne nam tu duchy. Te dzieciaki liczą na nas, przeżywają straszny dramat. My jesteśmy tutaj po to, żeby wspólnie dla nich zagrać. Wspólne granie, jeden cel ma, każdy dzieciak jest jak perła. Uśmiech dla nas tak niewiele, dla nich jest to rzecz bezcenna. Pomagamy więc bez focha, przeciwnością zróbmy knockout. Wiara czyni cuda i przenosi góry, tylko popatrz, co możemy zrobić razem, widząc uśmiechnięte twarze. Ta orkiestra łączy się na całym świecie w tym przekazie. To możemy zrobić razem, bo to leży w mej naturze. Tak do końca świata i o jeden dzień dłużej. Yo, jeden dzień dłużej. Yo. Chcemy być z wami. Raz na całym świecie gramy, serce i duszę oddamy jeszcze nie raz. Cel jest wszystkim dobrze znany, dzieciaki liczą na nas. Dlatego proszę was, nie mówmy nigdy pas. Z puszkami po ulicach się bujamy, a ty przestań hejtować i dołącz do nas, bo razem jest łatwiej grać. Wszyscy w jednym celu się zbieramy. Nie ma, że mi się nie chce, że mam na dzisiaj inny plan. Przestań bić się z własnym sumieniem. Jak możesz patrzeć na tych dzieci cierpienie? Jak możesz obojętnie przychodzić obok? Kiedyś to ty możesz poprosić o pomoc. Noś tu mnie na swojej piersi, serduszko z napisem WOŚ. Dla ciebie teraz wielkie dzięki, że budujemy ten most. Chcemy być z wami. Chcemy być tu. Żyć marzeniami dla małych grup. Chcemy być z wami. Chcemy być tu. Niech każdy zrobi, co będzie mógł. Chcemy być z wami. Chcemy być tu. Żyć marzeniami. Pomaganie jest dziecinnie proste.